jesteśmy na mapce Shom Baterii i jedziemy Mercedesem Staro G, a ze mną jest... Ula, 1, 2, 3. Witam. Który dzisiaj nie jest w humorze i nie ma w nim życia. Mandoła, bo mi net laguje i nie możemy live'ów porobić. Bo mam internet nieciekawy. Czyli jak na razie możecie zapomnieć o live'ach z mojej strony. Od Infisa chyba też nie będzie. Jak na razie. Póki tak, więc... czemu dopiero odpaliłem silnik, a już mam strajk na żądanie. Nie wiem, ty u mnie w ogóle klatkujesz, jedna wielka klatka. Ja sobie przy okazji telefon będę przerabiał, więc jakby na chwilę mnie nie było, to telefon właśnie przerabiam. Chyba sobie dobry kierunek. Czyli nie jechałem na tej mapie jeszcze. Co, on chce skręcić na przystanek? Dobrze tam widzę? Brawo. Nie, ale ostatnio takie błędy się pojawiły, nie tylko w tej mapie, na pewno w Szczecinie, że mi wjeżdżają na, przepraszam, na przystanki. Ale mi go chwali. O. Tacy Jana sobie zainstaluje nowego na telefonie. Androida 4.4 KitKat na Samsungu Mini 2. O, ale mi spadły piksele. Ojoj, nie to chciałem. Czuję się jak w pańcie. No chłopie, ja ci może print screena zrobię. Żebyś zobaczył jakie te... Może gdzieś tu z boku... O, teraz jest lepiej. Ale przez chwilę była taka mozaika klatek. O, aż lepiej nic nie mówić. Dobra, poczekaj, bo kierunku 4 fire. To ja przy okazji zhejtuję Samsunga. O, teraz coś... jest dobry. O, coś czuję, że ten filmik zostanie zablokowany, bo Samsung się zdenerwuje. Nie, no, obiecali dla telefonu Androida 4.1.2 i wyszło tak, że telefonu, oprogramowania dla telefonu nie ma, sterowników do telefonu udostępnionych nie ma i wiesz, jak ktoś chce zrobić, na przykład jak jest DevIps, który robi oprogramowanie, Cyana do niego, nie, na przykład teraz 4.1.1 wypuścił, to często w nim kamera nie działa, albo wiesz, nagrywanie nie działa i trzeba korzystać z zewnętrznych aplikacji, o ile one też działają, nie? Jakby po prostu nie mogli udostępnić sterowników. Jak już sami nie chcą wspierać, wiesz, mogli po prostu udostępnić i bum, inni sobie mogą. Tak na przykład znalazłem ostatnio na Samsunga Mini, mój kolega miał, instalowałem Androida 4.3 czy 4.2.2, mniejsza. I wszystko działało u niego, nie? Bo już telefon 3 lata był i użytkownicy już wiedzieli, jakie sterowniki pod niego pisać, nie? Ale wiesz, zamiast udostępnić sterowniki, i tak już telefonu nie wspierają, bo już ma 2 lata od premiery, to nie, bo po co, nikt nie pomyśli. I tak będę hejtował Samsunga dzisiaj. Kogoś jeszcze zhejtować? Zaraz biję mu na strefę, zobaczymy jakie są... Hejtuj tą kontrolkę od przystanku na żądanie. Hejtuję ci kontrolkę od przystanku na żądanie. No to musisz drzwi otworzyć manualnie, że tak to powiem. Brutalnie. Taka ciekawostka, nie wiem czy u was też to działa tak. Jak macie zestaw czterodrzwiowy tego pojazdu i włączycie, i nie włączycie, żeby sobie sami drzwi otwierali. Te czwartych drzwi nie otworzycie. Ani oni nie otworzą, ani wy nie otworzycie. Dopiero gdy włączycie tą kontrolkę, żeby sobie sami otwierali, to będziecie mogli otworzyć czwarte drzwi i oni, ale one się zaraz zamkną, bo, ponieważ wtedy jest automat włączony.
taka ciekawostka, możesz sprawdzić. Przyjechałeś ty już na ten przystanek, czy nie? Dojechałem na drugi teraz. Bo u mnie stoisz na Kato ulica, czy jakoś tak? No to tu właśnie stoję teraz. W sensie u mnie, o, dopiero... Ale u mnie stajesz przed przystankiem. Jaka ciekawostka przyrodnicza. Oj tam. Mówiłem, że mam internet w drewnie. Czemu mi hotfile zamknęli i teraz nie wiem jak pobrać firmware do swojego telefonu. Normalnie, co za dzień. O, znalazłem. Nie będzie języka polskiego? Padle ludzi. Nie wiem, u mnie są piksele, jak w Paincie. CSA GO sobie dzisiaj kupiłem na Steamie. Fajnie wygląda, ale to już nie ten klimat co CS1.6. Da, nie. O, jesteś pan na kasowniku dalej. Wchodzi ta pani w czerwony, cała na czerwono. O, teraz jedziesz gdzieś, nie wiem gdzie. Widzę, że masz 20 FPS-ów. 23. 22, u mnie. U mnie jest... Chyba wielka klatka. 24. Ha, ha, ha. I klatka. Staw, ja chciałbym was wszystkich widzów przeprosić ostatnio za filmik, bo no faila zrobiłem i tak naprawdę nie chciałem się już, jak tego naprawić tak zbytnio z dźwiękiem, bo Invis był za głośno, ja byłem za cicho, po prostu nie dopilnowałem tego, jak graliśmy, to ja słyszałem w miarę dobrze i nie było takich różnic dźwięku, a jak się okazało na nagraniu, różnice są wielkie. Już to na następny raz staram się naprawić. Więc jeszcze raz, że tak powiem, przepraszam za to. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Aha, no jak to lubi. Nie znikła. U mnie jesteś przed jakąś chyba bramą, czy coś takiego. No i ty w ogóle jedziesz do przodu? Nie, do tyłu. Bo u mnie stoisz... Nie stoisz w miejscu, więc... O, ruszyłeś. Wielki skok. To jedne małe zdjęcie dla kuli, ale wielki skok dla Skype'a i udostępnienia wideo. Przynajmniej pochwal się, na jakimś przystanku jesteś, czy coś, a nie... Nie wiem, czy pogubiłem tego. Dobra, znaczy, bo... Pogubiłem się na tym przystanku, a nie. U mnie jestem już w jednym miejscu. Na tym sterowniku mam coś innego, na przystanku coś innego. Co ty pisz, czy to u ciebie, czy u mnie? Nie wiem, może hamulce. Nie, to auto. Alarm samochodowy. Dokładnie, panie majster. A, to u mnie. Myślałem, że ściągał u ciebie mikrofon. Ale wkurzający dźwięk. Ja dzisiaj jestem na nie. O,
Noż, kurczę. Kiedyś działało, wiesz, że jest takie coś, funkcja w przeglądarkach jak incognito, nie? Że wiesz, że nie zapisuje się. I tam ja kiedyś obczaiłem, że tam jest zmienna IP, nie? Że komputer widzi jako inne IP. I działało mi kiedyś, że mogłem pobierać, wiesz, że wyszukiwało mi na jako inny komputer. Ale teraz już widzę, że coś to nie działa. Ale była jakaś. Jakaś tam przeglądarka była zmieniająca ID. IP o, chyba. IP, przepraszam. Ale jest program, zaraz pobiorę. Nie będziemy się bawić. Że półtorej godziny będę czekał na firmę. Przepraszam. Zaraz. Halo, halo. Z jakiej miejscowości jesteś? No wiem, to już kilka razy. Oj, ty myślisz, że ja słucham, ja dzisiaj zły dzień mów, panie. Zostało wykryte zagrożenie. No to u ciebie? O, przeważy młody zakręt drogi. Wyłączę. No dobrze, co? To jest najlepsze, co was mógł zrobić, wyłączone 10 minut. Jak ja nie cierpię tych pasków, tu bardzo stoi, jak to się zwie. O, ja mam IP 89.98.60. Czekaj, skąd by... Serio? Czekaj, ja sobie jakieś inne IP z Polski wezmę. O, z Helu mnie chyba ściągnęło IP. O, z Wrocławia sobie ściągnę. Dobra. O, dobra, teraz mi wyświetla, że mam IP z USA. Zobaczymy, czy będę odpowiadać. Pominąłem gdzieś ten piosenek, to rzekoma pizzeria, mamy właśnie go spowiedzany. Ja tam nie widzę nic, praktycznie widzę co drugą klatkę. A teraz właściwie co 30 może co 15. Zaraz zobaczymy, czy się programu udało oszukać mojej IP. Oitem, IP 15.185.190 jest fajniejsze. A nie jakieś takie 89. Tak, w tym odcinku będzie kula cheater. Kurczę, co jest? Adres IP. Ale Google ma inne IP. Ale już... Dobra, ja chyba poddaję. Google ma inne IP. Ale Uploaded już ma IP normalne. Czyli, że wykrywa, że już się pobierało. Czekaj, myślę, gdzie tu można pojechać. Czyli, że lipa. Tak naprawdę. No nie tylko u siebie lipa. Co mi z tego, że mam IP z USA, jak i tak nie mogę pobrać. O, teraz widzę cię na przystanku obok Lidla. Dobra, wiem już gdzie mam jechać, tylko muszę tam dojść. Nie wiem, jesteś obok Lidla czy gdzie? No. Bo u mnie stoisz w tym momencie, ale klatki też stoją. I trudno rozróżnić, czy stoisz, bo jedziesz, czy stoisz, bo klatki stoją. What is my IP com? O, przy okazji się zapytałem, czy ktoś oglądający strefę umie programować na Androida, jeżeli tak ten prosił, żeby się do mnie zgłosił.
mimo że chcę napisać prosto na aplikację, ja mam tak naprawdę problem z nią. Utknąłem w martwym punkcie, którego tu opisywać nie będę, bo już kiedyś o nim pisałem na strefie, ale tam się, że tak powiem, żadna osoba chętna nie znalazła. Dlatego... W każdym bądź razie może coś się uda skołować, a jakby ktoś był miły i pomógł, no nie mówię nie, mówię tak. Nie wiem, gdzie nawet na skrzyżowaniu nie jesteś. O, sprawdzę. Country. Patrz. Nawet wiedzą, z jakiego operatora jestem. Ale dziady. Tak się nie bawię. Straciłem 7 minut, ale zaraz. Ładum dz. To co, trzeba będzie ciąć odcinek. Halo. 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 Wycznie się, co tam? Tak? Wobec, zaraz wracam. Już jestem, ale widzę, że się daleko nie posunąłeś w jeździe. A ja widzę zepsuty model AI, który ma chudy i korki. Co się stało z tym AI, bo ja utknąłem. Bo jest jeden taki model na tej masce, który nie działa i stoi w miejscu, że takie powodują korki. To jest, wiesz, korko, bo żeby korki były. O, coś miałem pierdolę. Ale choroba mnie coś czuje, na święta bierze. Będzie słabo. Ale czemu na święta? Czemu nie jak miałem wolno się pytam, co? Nie wiem. Live is brutal, jak to mówię. Ale ja tak mam zawsze, jak mam większe wolne, czy coś. Czy jest ładna pogoda, to jestem chory, a jak jest brzydko, to jestem zdrowy. Fuck logic, tak naprawdę. Dobra, żyjemy, nadrabiamy swój dzień. Aha, ty. I ty powiesz, że to ja później, że ja źle jeżdżę. Co? Przepraszam, ja jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. Tak. Przepraszam, ty i bezpiecznie to są dwa sprzeczne zwroty. Ja ci piorkuję. Cicho. Ja jestem na przystanku 11 ES Huszard UT 141. Jesteś na poprzedni. I nic się nie... Nie widzę perspektyw, żeby się pojawiło. Pasażerowie narzekają, że za ostro zahamowałem ten. Ja się dziwię, że nie... A no, może nie będę mówił. Nic, nic, nic. No to może lepiej nie mów. O, tak się zastanowiłem. Uznałem, że nie powiem. O, ale był ciśnie. Po losie mi wszystko leci. O, czwar. Będę chory jak nic. Powiedz mi, czemu fajne bebechy mają tylko tablety 7-calowe? Te większe to już jest badziej. Nie wiem. Ale naprawdę, jak teraz patrzę, to 7-calówki mają fajne bebechy. A resztę to tak naprawdę... Bo nie mogą upchnąć tych większych bebechów. Bebechów, ja ci dam.
tablet 10, 2. Nie, 10, 7. Tam radniejsza. To już jest 39. Drogie są odziany. Dobra. Guten Abend. Hallo. Nie wiem, o, widzę panią. Zmienił się ekran. Jej. Zmieniła się subklaska. Nic więcej nie powiem, bo ogólnie ten odcinek go praktycznie nie widzę, będę go oglądał tak jak wy, czyli przez internet i wsią, co zobaczę, tak naprawdę. Będę się mógł wypowiadać dopiero, jak zostanie on opublikowany na YouTubie. Nie będę go mógł zhejtować. Czego... Uwielbiam hejtować swoje filmiki. Wszystkie hejt komentarze to są moje komentarze z różnych kont. Spoko, że ich nie ma w ogóle, no. Te komentarze to zdawanie takie krowy lecą pod filmikami, że zdawanie nie zadążą, nie zadążą ja wiem, zobaczę co tam jest. A ktoś się tam pytał, tak, bodaj, że czemu skręciłem. Ktoś tam później odpisał, że jechałem na zajezdnię. Nie, skręciłem w pierwszą uliczkę, która była dostępna, żeby pokazać wam działanie... Jak to się zwie? Działanie przegubu. Była to pierwsza uliczka, ale tam później przy okazji zobaczyłem, że jest kawałek mapy zrobiony i pojechałem dalej. Tak. Zobaczymy, co jest jeszcze ciekawego w komentarzach. Jest 29 filmików. Z czego? O, przejazdu miał plana, nie mam obejrzanego. O, w ciapka. Dużo flipików po mnie obejrzane. Drogę mam z pierwszeństwem, a patrzę, czy nic nie jedzie. Nie wiem, ty jedna z tą klatką wielka ty. A jestem ciekawy, czym nagrywał tego Jankes. Bo fajne outro znam. Z tym zdjęciami. Dobra. O. Tak, ja mówię o zdjęciach. O nagrywaniu to kto nagrywał? Fictional 2.0. Taki Sebastian. Pseudonimy, panie, pseudonimy. Ha, ciekawe. Nie wiem, nawet nie sprawdzałem. Potrzebuję oryginalne oprogramowanie od telefonu. Jest 18.29 dnia 21. Jak się nie ma. A ktoś do mnie pozwoli, że się na chwilę wyłączy. Sind Sie hier der 18er oder ist es... Also ich bin der Meinung, ja, dass da einer mindestens... Ah, sind ja wieder pünktlich. Hallo. Heute. Hallo. Guten Abend. Okay, kolejny jest pan. Rozkładowo to za 40 minut mamy koniec. O, ciapie, to myślałem jakąś tu ściastę. Nie dojedziemy do końca, może. Ty u mnie jesteś na przystanku... Coś na L, ale jest rozwiązany i nie widzę. Czekaj, bo patrzę, bo mam za dużo strzałek, nie wiem gdzie on jest. Dobra, minerwa, ale nie wiem gdzie idzie mu ten minerwa. O, czapkę. Siema, czy masz może jakiś limit do spłaszczenia? Spłaszczamy się? Jakiś limit do spłaszczania mamy? Nie, nie mamy nikt do spłaszczania, a warto wiedzieć. Ale ty w ogóle jakąś tam muzyczkę dograsz, czy coś? Nie, ja gram bez muzyki. O, szpichal. O, jest taki
plus... Mam Odina, mam CPE. Mam wszystko, tylko nie rum. Rom, czy jak tam zwał, tak zwał. Czyli to, co najbardziej potrzebuje. No kurczę. Ciasta są, czy ciasta są? Średnio zrozumiałem, usłyszałem ciasto. Mówię, że sygnalizacja świetna jest. Jakaś cywilizacja jest. Ma sygnalizacja, tak? Aha. Dobra. Warto widzieć, że sygnalizacja jest świetlna. Obstawiam, a nie wiem. Sygnalizacja nieświetlna. To jaka może być sygnalizacja? Ale jaka może być sygnalizacja, jak nieświetlna? Nie wiem, policja może sygnalizować. Aha, dobra. Czekaj, bo się pojechałem, chyba się pojechałem. Nie wiem, chyba jakaś ustawka była w Stargardzie. Dawno jak jechałem. 3 z jednej rady wozy podjechały, 2 z drugiej. O co chodzi, nie wiadomo. O, kiedy tego wgrasz? Jak to się zwie? Tą firmę, jak ona się zwała. Nie wgram, bo się dźwięku nie nagra. Mój głos. A tak, to musimy go jeszcze raz tego. Tych odbitami, jak działające idą firmware, a nie. Jak ten firmware, jak ten firmware. Ale się to fajnie. Zobaczyć coś tu. Muszę ocenić sytuację. Miałem jechać w lewo. Oj, coś czuję, że dopóki nie wyzdrowieję, to filmików nie będzie. Bo się czuję fatalnie. To już kurczę, czemu nie mogę zainstalować? Dzisiaj dzień przesilenia zimowego. O, dlatego jestem taki chory. Czekaj, przesilenie grudniowe było... Czekaj... Nie, 2023. Ty jesteś dalej u mnie na tej samej stop pracy, więc cicho. Dlatego ci mówię, co się stało. Aha, przesilenie zimowe było 21 grudnia o 18.11 dokładnie. Wejdź te 2 minuty temu. Ale nie wiem, czemu Google zrobiło przesilenie zimowe jako dudl rękawiczki, szalika, nie wiem wiadomo co. Ale coś. Nie wiem. Nie powiem, chyba nie wiem. W każdym razie to przyjemne rękawiczka. Co? Nie wiem, ja tam nic nie widzę. Cały czas jesteś na tym samym screenie, panie kolego. Tak technicznie ci mówiąc. No ty co? Jak peszek mówisz? Ja ci zaraz peszka nie zrobię, ja ci tam znajdę. Znajdę na jakim filmiku mówisz, gdzie mieszkasz. Mówiłem, powiedziałem to nawet w tym filmiku i nie słuchałeś. W tym filmiku mówisz kiedy? No mówiłem, jak cię pytałeś. Jest postęp. Halo. O, widzę. Halo. Ludka w czarnym gajerze. Który wchodzi do autobusu i się zaczął. Aha, spoko. I utknąłem. Ale był postęp, bo miałem parę zdjęć. Miarę świeżych. O, w ciatkę.
No, że ci powiem, Inis, ja ci współczuję. Jak ty jeździsz za mną na COVID. Tak? To jest lipa. A ja czemu mi? Co? Jak jeszcze? A co, ty lubisz za mną jeździć jak COVID? A jak ładnie uniknął odpowiedzi. A nie słyszałem, co powiedziałeś. Czy ty lubisz jeździć za mną jak COVID? Czy wodzisz prowadzić? Technicznie prowadzić, nie? Ja bym się to samo. Oj, no zaczekałem w Szczecin, bo sobie ktoś tam uświadomił. To znaczy komunikacja nie jest na Szczecin. Nie wiem, ale ty jesteś u mnie gdzieś tam na Cimokowisku, na jakimś tam. Co się trwala. Gdańsk czy Gdynia jest, jeżeli trwala. O! Nasza... Już myślałem, że mikrofon wyłączony się produkuje sam do siebie. Zwałaby go. Chyba sobie nic zmienię na forum. A czemu nie? Na Mateusz 7.23. Nie, on nie sprytny. Tak jak on na Twitchu. Matias podłukę kuja. Nikt się nie stoi. I ty w ogóle jesteś? O, chciałbym, ale mnie gorączka złapała. Będzie bita w nocy. Skupiam się, żeby znowu cię nie było. Skup się, skupi siła. Coś tak... Jakiś film byś polecił. Ratatouille nie chce mi się oglądać. O, wiem, co sobie obejrzę. House'a. A detektywa manga. O, to sobie obejrzysz. Manga? Mong, przepraszam. Uch, to się narobiło. Czekaj, muszę słuchawki podpiąć, żebyś nie słyszał, co oglądał. Będę sprytny. Uuu, ale pojechało po pikselach teraz. Jadę z tobą. Chwilowo z tobą, no już nie jadę z tobą. Ale po pikselach strasznie pojechało. A wielka mozaika. Bank i kandydat na burmistrza. Zobaczymy. Ojciec Mateusz. Wcale wam nie powiem, z jakich stron korzysta, bo nie powiem wam. Wszyscy tą stronę pewnie znacie. Nie do końca. Tylko jedna udostępnia jednocześnie i manga, i tysiące innych filmów, takich jak te nowe też. Powiedz coś. Mówię coś, kurde. Co mówisz? Mówię coś. Czekaj, bo się muszę przełączyć z słuchawek. O, słuchasz mnie dalej? No. Dobra, bo się przełączyłem na inne słuchawki. Nie wiem, nie stoisz na czerwonym, czy wjeżdżasz w auto na czerwonym, bo wie co. O, teraz jest zielone, ale dalej stoisz. Pan Mank i brak prądu. Pan Mank idzie na pokaz mody. Pan Mank idzie do szpitala. Pan Mank i naprawdę martwy trup. Jaki trup może być? Nie martwy? Nie ogarnię niektórych pomysłów scenarzystów. Nie martwy trup, okej. Okay. Co? Nie, tak,
Pomarańczowe strzałki. Pomarańczowe strzałki ci mówią, gdzie masz jechać. A ciekawy jestem, czy na Szczecinie. W Szczecinie chyba na pierwszej wersji 4.0 nie będzie czegoś takiego jak przejściowe daty, nie? Nie, chyba nie. Ciekawy jestem, jak ten pad. Kurczę. Który to był odcinek Hansa, że on tak na wiki podnieś się nie było. Ojej, na moje spóźnienie. Nie wiem, ja tego nawet nie słyszę. Nie. Tak żeśmy dźwięk z gry udostępnili. Czekaj. O, sobie obejrzę. House Head. To był fajny odcinek. Nie wiem nawet gdzie jesteś, chłopie. Ile mi nagrywamy? Na skrzyżowaniu. 50 minut już nagrywam. Ty, może jakieś cięcie czy coś? O, później się chopię. A później się będzie weekend grywał. No mówię. Słyszysz? Ode mnie dźwięki. Słyszysz? A teraz? O, ciapkę, a teraz? Nie wiem. No dobra, tam już nie marudź, że słyszysz, nie słyszysz. Jest... Ja mogę nie słyszeć, ale inni będą słyszeć. Przecież ty nie odbierasz, ty odbierasz tylko dźwięk z mojego mikrofonu, tak? A to idzie przez twojego mikrofonu. Nie. Czekaj, ja mam włączone udostępnianie mix stereo. Warto wiedzieć. Czekaj, tylko jak to się teraz zmieniało na tym escape'ie okienkowym, bo to porażka jest totalna. Jeden wielki nie chypał, moim zdaniem. Dobrze, nie używam wstępki. I idzisz. Ciesz się. Cieszę. No kurczę, gdzie tu są ustawienia? Dobra, chyba ogarniam. Nie, konto. Nie chcę konta. Są ustawienia, no kurczę. Ekran główny, wszystkie ostatnie, do tej konto. No kurczę, gdzie to jest? Nie wiem, ja tu nie ogarniam tego. Fajnie jest, ale żeby coś zmienić, kurczę, to... O! Nie jest fajne, tylko dziękuję. Opcje, chyba jestem. Dobra, mam. Ogarnąłem. Brawo! Czekaj, żeby ci teraz... O, teraz już nie powinieneś słyszeć. Dobrze. Słyszysz dźwięki z filmu? Ha, ha, ha. Czyli udostępniałem dźwięki z gry. A teraz? Słyszysz? Ja, ciebie słyszę. Dobra, to oglądamy House'a. Nie ma jak to oglądać. Z filmu. Dziesięć minut opóźnienia, dobrze widzę? No. Nie ma to jak Hans Wobowski, szerzy się wszędzie. No. Dziesięć minut. 5 sekund, jej, przyspieszyłeś.
Ktoś umrze. Nie, nie ty. Ta taka scena, House rozmawia z... no... osobą prowadzącą najstarsze zawód świata. Jest ma trzęsienie mózgu i mówi, ktoś zginie. Ona woła ochroniarza. On mówi, nie ty. Ktoś zginie, jeśli go nie znajdę. Wychodzi na ulicę i patrzy rozwalony autobus, a on ma rozwalony łeb. I o co chodzi, nie? I ma utratę pamięci, nie pamięta nic, co się wydarzyło mniej więcej 3 godziny wstecz. No. Taki spoiler. Gdzie? To jest właśnie odcinek podwójny. Ale wiesz co ci powiem? Przyspieszyłeś, masz 10 i minus 10. Jaki ty masz w ogóle języku? Lau? Dobrze widzę? Delay tam jest, to jest angielski. Lau to jest angielski? Delay tam jest. Ja tam widzę lau. To źle widzisz. Nie wiem. Przepraszam. Proszę cię bardzo, jestem ciekawy jak jest tam na Steamie. Na promocje świąteczne. Po 75% gry niektóre. Czyli że na przykład kosztowało 30 euro, to kosztuje euro 3 na przykład. No. Nie, OMSI raczej nie będzie jeszcze. Nawet jakby to nie taka. Max 50%. Ile ci tam jeszcze zostało tych przystanków? Nie wiem, zeszedłem ze spóźnienia 10 do 10,5 do 10. A ty nie jedziesz już z drugą stronę przez przypadek? A jesteś pewien? Nie, muszę być jedno, nie przestałem. Ile masz na rozkładzie? No. Przystańku. Nie wiem, jak się patrzy. Teraz coś jadę. Ale nawet nie widzę. Widzę, że masz minus 9 minuty. No, widzę, że zrobiłem. Tesco? No. To fajnie, to już ten MPAU ma Tesco do Szczecina. Tesco, a wcześniej był Lidl. Lidl to wszyscy mają Biedronkę, Lidl. A tu jest gdzieś Tesco. Zaraz zobaczymy jak. A Tesco to mało kto miał. Dobra, luknie ile tych przystanków. Czekaj, małe cięcie ja będę miał, wszyscy mi będziecie słyszeć. Dobra, już jestem. Zmniejszyłem na tryb eko komputer. Ale nie ma tu Tesco. No to jest Tesco czy nie ma Tesco? Przystanki nie ma Tesco, a w sumie jest na nim na budynek jakiegoś supermarketu, jest na nim Pepco i Tesco. Aha, jak to lubi. Cztery przystanki zostały. No w ciapkę, a nagrywamy minut godzinę. Minut godziny. Plus jakieś 10 minut. Jak nazwiemy tę grą wstępną. Gimby bez skojarzeń. I że tak to powiem, no.
no to nagrywam 48 minut. To jakby nie patrzeć na trzy części, będziesz musiał to pociąć. O, skręcaj w lewo, skręcaj w lewo, left. Turn the left, turn the left. Turn left, turn right. Nie wiem. Autobus wjechał w ciężarówkę, kilkanaście osób rannych. Nie słyszę cię, bo mam laga jednego wielkiego hausa wyłączam. To oni mieli badumy. Jaką byś V firmę polecił, bo gdzieś się zatrudnił? Kozłowie. Kozłowie mówisz. A działa wam już mapa? Działa mapa już wam do OMSI 2? Jak nie działa? Szczecin działa. Któraś tam... No mówię, że któraś tam z V-firm miała właśnie Szczecin u siebie. To nie jest. Jest V-firma. Oj tam, oj tam, ale u nich przynajmniej mapa działa. Ha, 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 ha. Mam cię. A żeby VBKM chyba to się zwało, zaraz zobaczę. Oni chyba jechali na Szczecin. Oni jeżdżą na swojej mapce. VBKM? A no mają fikcyjny Białystok. Niech oni mi powysyłają, niech mi wszyscy wyślą swoje fikcyjne mapy. Ja sobie pojeżdżę. O, Solaris Urbino 3 robią na VBKM? Projekt prezesa. Piotr 8010 robi. Cicho, ja robię Solarisa, nie rób pokój. Robi Solarisa Urbino 3 generacja. A. No, no właśnie ja tylko nie wiem czy robi modyfikację. Znaczy, czy robi ja, pojazd. Ja z Aragokiem i z Gorskiem. Jeszcze raz. Nic nie zrozumiałem. Jezu! Głuchy jesteś? Nie, takie ścięcia miałem. Mówię, że ja, Arago i Gosek robimy Solarisa Urbino 12 trzeciej generacji. Wiem. Ale jeszcze go nie dostałem. Bo jeszcze nie ma go wątpić. Więc bojkotuję ten projekt. Dopóki nie będzie u mnie na dysku twardym, bojkotuję go. No to ten też bojkotuj, bo też nie ma go na dysku. Ale który mam zbojkotować? A z tego co widzę to jest modyfikacja. Do SU-12 i do SU-10, który jest obecny. A którego 12? To są 3. Tatiany. Jak 12 nie wydał Tatiana. Co? Jak? Nie wydał. Nie wydał. Taki z ten kasownikiem. A to może SU-10? To może SU-10 było, dobra. 10 i 15 nie wydał. A ciekawy jestem co tam u niego. U niego, tak? U niego. Się może tutaj twoim zaszył i się nie pojawił z powrotem już nigdy. O, Rapid, o, V Szczecin ma Szczecin. Rapid Bus. Zobacz, no dwie V firmy działają. Tylko wy nie działacie. I nie wiem czy Stargard działa. Ale V Szczecin działa. I PKS Kotel też działa, tylko wy nie działacie. Uuu, lipa. Lipa, lipa, lipa. Antyreklamę. Ha, ha, ha. Nie wiem. Dojechaliśmy do końca, a jeśli panie dłuży. Do końca? No. Ja nie wiem, ja mam klatkę faktycznie czarny ekran. Aha, spoko. No to ja bym się ogólnie pożegnał ze wszystkimi.
Czekaj, ja tu jeszcze zrobię autoreklamę. Tyn, tyn, tyn. Jeżeli masz własną V-firmę i chcesz, aby jej filmik z mapy pojawił się na kanale YouTube Strefy, napisz do nas na adres www.strefa-omsi.pl w zakładce prywatne wiadomości do użytkownika Kula123 lub Invis. Więcej informacji na PW. Zapraszamy do korzystania z promocji. Dun, dun, dun. Koniec reklamy. A jak? Po reklamach. Dobra. No to to by było na tyle, nie? No to by było na tyle. Dobra, z takim miłym akcentem kończymy. To co? Do zobaczenia. No, cześć. Cześć.